Nazywam się Iwona Żuczkowska i witam Cię serdecznie na moim kanale Senior w Ruchu. Kanał ten powstał właśnie z myślą o seniorach. Głównie będą tutaj zajęcia ruchowe, które będą właśnie zachęcać każdego seniora do ruchu, każdego z Was. W tej sytuacji, z jakiej się znajdujemy, dość trudnej, musimy pozostawać w domach dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego też chciałabym zaproponować Ci gimnastykę w domu. Jedyne, czego będziesz potrzebował, to na pewno przewietrzone pomieszczenie, mata lub koc, który będzie można położyć na podłodze i w razie czego oczywiście obok szklanka wody, żeby w międzyczasie można było się napić. A teraz zapraszam Cię już do ćwiczeń. Zaczynamy od rozgrzewki. Stopy ustawiamy na szerokości bioder i bierzemy głęboki wdech, wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Tak jest. Zatrzymujemy się, ręce kładziemy na udach i uwaga, głowa na boki. Raz na jedną stronę, raz na drugą z wydechem. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zatrzymujemy głowę na środku i ucho do barku. W momencie, kiedy zbliżamy nasze ucho do barku, bierzemy wydech. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zatrzymujemy się i uwaga na zmianę barki do tyłu. Z wydechem. Raz jedna strona, raz druga. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Uwaga, oba barki tył. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Uwaga, zwiększamy zakres ruchu i obie ręce do tyłu. Duże kółka robimy. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I uwaga, robimy to samo do przodu. Z wydechem. Tak jest. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Uwaga. Nogi zostają na szerokości bioder, delikatnie uginamy kolana, kolana są miękko. Dłonie idą przed sobą i uwaga, robimy skręty tułowia. Raz na jedną stronę, raz na drugą z wydechem. Uwaga, w tym ćwiczeniu nie skręcamy bioder, biodra są na wprost, skręcamy tylko obręcz barkową. I powrót. Wydech, powrót. Powrót. Cztery. Trzy. Pamiętajcie o wydechu. Dwa. I jeden. Super. Zatrzymujemy się. I uwaga teraz. Ręka idzie do tyłu. Patrzymy za ręką. Skręcamy tutaj. Już skręcamy biodra. Patrzymy do tyłu. Z wydechem. Powrót. Powrót. Wydech do tyłu. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Super. Zatrzymujemy się, ręce zostają na biodrach i uwaga, ruszamy biodrami. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Oczywiście również pamiętamy o wydechu. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Przechodzimy od razu do krążenia biodrami. Najpierw w jedną stronę. I odkręcamy w drugą stronę. Super. I cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Okej. Uwaga,
zatrzymujemy się i teraz będziemy na zmianę wystawiać pięty do przodu z wydechem. Super, próbujemy wpaść ten rytm. Wydech, wydech. Tak jest. Jeżeli jesteśmy już w tym rytmie, dodajemy przeciwną rękę do przodu. Wydech, przeciwna ręka, przeciwna noga. Tak jest. Super. 4, 3, 2, 1. Uwaga, palce bok. Najpierw ręce na biodrach zostawiamy i odstawiamy same palce do boku. Cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Przechodzimy do marszu. Maszerujemy. I bierzemy wdech i wydech. Jeszcze raz wdech, wydech. Super. Przechodzimy od razu do kroku dostawnego. Pracują ręce, pracują nogi. Super. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Ręce na biodrach i pięta do pośrodka. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Łączymy nogi, maszerujemy. Maszerujemy. Pracują ręce, pracują nogi. Super. Oczywiście mogła pojawić się lekka zadyszka, ale tak, to jest właśnie rozgrzewka i ona ma prawo się pojawić. Bierzemy wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Powoli, powoli opuszczamy ręce. Ok. Zatrzymujemy się. Jeżeli potrzebujemy, możemy sobie wziąć łyk wody i ćwiczymy dalej. Uwaga! Nogi zostają na szerokości bioder. Łączymy nasze ręce, łączymy nasze dłonie, łączymy nasze przedramiona. I uwaga! Unosimy ręce do góry i powrót. Góra i powrót. Uwaga! Staramy się, by nasze łokcie mniej więcej doszły do wysokości barków. Góra, powrót. Wydech. Powrót. Jeszcze cztery razy damy radę. Cztery. Trzy. Z wydechem pamiętajcie. Dwa. I jeden. Powoli opuszczamy ręce. Rozluźniamy. Uwaga. Ponownie łączymy ręce nasze, dłonie, przedramiona i uwaga, będziemy otwierać ręce, otwieramy klatkę piersiową, łączymy nasze łopatki i z wydechem zamykamy. Otwórz, zamknij. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Uwaga, w tym ćwiczeniu nie przeginamy odcinka lędźwiowego. Brzuchy mamy napięte i staramy się przykleić nasz pępek do kręgosłupa. Cztery. Trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Ostatni raz. Wydech. Powoli opuszczamy ręce. Rozluźniamy. Rozluźniamy. Super. Uwaga. Rozkładamy ręce na bok. Super. I uginamy ręce w łokciach. Na siebie. Wydech. Super. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Otwieramy. Uwaga, przenosimy ręce do przodu. I to samo robimy, ale ręce są w przodzie. Uginamy na siebie. Z wydechem. Wydech. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Powoli opuszczamy. Uwaga, balki tył. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Uwaga, ręce rozkładamy do boku. Nasze wnętrze dłoni skierowane jest do sufitu i przeobracamy nadgarstki. Tak jest. Tak, żeby wnętrze dłoni raz było skierowane do sufitu, raz do podłogi.
Wydech, 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 wydech. Cztery. Trzy. Damy radę. Dwa. Ostatni. Powolutku opuszczamy, opuszczamy do bioder. Kierujemy. Jeszcze troszkę. O, damy radę, damy radę. Rozluźniamy. Uwaga, wdech. Wydech. Super. Teraz ręce nam troszkę odpoczną. Popracujemy naszym brzuchem i nogi. Tak jest. Czyli ręce kładziemy na nasze biodra. Uwaga. Stoimy sobie na szerokości bioder. Noga, na której stoimy, jest lekko ugięta. I będziemy unosić na zmianę nasze kolana do góry. I odstawiamy. W tym ćwiczeniu palce skierowane są na siebie. Kolano udusimy mniej więcej do wysokości biodra. Pamiętam o wydechu. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Uwaga, trzymamy uniesioną nogę do trzech. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Napinamy mięśnie brzucha. Raz, dwa, trzy. Opuść. Ostatni. Raz, dwa, trzy. Opuść i rozluź. Uwaga, nie martwcie się. W tym ćwiczeniu może troszkę bujać. Mnie też bujało, ale jeżeli będziemy systematycznie, regularnie ćwiczyć, to na pewno będziemy nasze mięśnie głębokie wzmacniać, będzie nasza równowaga lepsza i wtedy będziemy mogli dłużej utrzymać naszą stabilność. Uwaga! Unosimy nogę do góry i jednocześnie ręce wypychamy do przodu. Powrót. 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 Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Powrót. Rozluźniamy. Ok. Uwaga. Ręce na biodrach. Lewa noga zostaje na podłożu, jest lekko ugięta, a prawą nogę będziemy unosić do boku. Prawa noga jest wyprostowana, palce mamy zadarte i unosimy ją do boku i powrót. Z wydechem powrót. Wyobrażamy sobie, że mamy tam ścianę, którą chcemy troszkę wypchnąć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Rozluźniamy, unosimy same pięty góry. I uwaga, to samo na drugą stronę. Bok. Powrót. Bok. Powrót. Z wydechem. Powrót. Cztery. Dwa. Ostatni. Góra. Powrót. Rozluźniamy. Same pięty góry. Super. Zatrzymujemy się. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Super. Uwaga. Króciutka przerwa. Nałyk wody. Przejdziemy sobie do klęku podpartego, czyli przechodzimy na naszą matę, koc lub ręczniki położone na podłodze. Uwaga! Jesteśmy w klęku, czyli nasze dłonie są na szerokości barków, kolana na szerokości bioder. I będziemy teraz unosić na zmianę nasze ręce do góry. Czyli dłonie, kciuk skierowany jest do sufitu z wydechem. Wydech, powrót. Wydech, powrót. Głowa skierowana jest w kierunku maty. Nie zadzieramy głowy do góry. I próbujemy. Wydech. Wydech. Jestem pewna, że dajecie radę.
4, 3, 2, wydech i ostatni raz góra. Super. Uwaga, łączymy nasze paluchy i idziemy do siadu. Siadamy pośladkami na piętach. Chwilkę odpoczywamy, rozluźniamy. Powolutku rośniemy do góry. Super. Wracamy do naszej pozycji. I teraz uwaga, nasze nogi będą pracować. Odpychamy z tyłu ścianę, czyli palce nasze skierowane są zadarte, skierowane na nas. I uwaga na zmianę. Raz jedna noga do góry, raz druga. Noga ta jest mniej więcej na wysokości naszego pośladka. Możemy się delikatnie obejrzeć za siebie i zobaczyć, czy te nogi są właśnie w ten sposób ustawione. Wydech. I 8. 7. Nie spieszymy się. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Super, uwaga, połączymy sobie teraz te dwa ćwiczenia, czyli będziemy unosić jednocześnie przeciwną rękę, przeciwną nogę do góry i opuszczamy. Na razie jedna strona. Góra, powrót, powrót, 4, powrót, 3, powrót, pamiętajcie o wydechu, 2, powrót, ostatni, powrót. I uwaga, zmiana, druga strona, góra, powrót, góra, powrót, powrót, jeszcze 4, 3, 2, ostatni powrót. Super. Przechodzimy teraz na przedramiona. Prostujemy prawą nogę. I uwaga, będziemy robić półokręgi. Dotykamy naszym paluchem podłogę z jednej strony. I uwaga, takim półkolistym ruchem przenosimy z jednej strony na drugą. Brzuchy napięte. 4, 3, 2, ostatni i powrót. I uwaga, zmiana. Druga strona. Uwaga, to samo. Prosta noga przenosimy z jednej strony na drugą. 4, 3, 2 i ostatni i powrót. Okej. Uwaga. Kładziemy się na brzuchu, przekręcamy na bok i przechodzimy do leżenia na plecach. Okej. Super. Uwaga, kolana nasze są, stopy na macie, kolano ugięte i uwaga, za głowę bierzemy wdech i wydech. Jeszcze raz wdech, wydech i ostatni raz wdech i wydech. Super. Teraz uwaga, rozkładamy ręce do boku. I uwaga, z wydechem zamykamy nad klatką piersiową dłonie. Wdech, wydech, wdech, wydech. 4, 3, 2 i ostatni raz. I super, opuszczamy ręce, kładziemy ręce przy biodrach. Uwaga, ręce nasze zostawiamy przy biodrach i teraz będziemy powolutku kręg
w swoim tempie, nie spieszymy się. Ważne jest, żeby zrobić to ćwiczenie dokładnie. I powolutku. I ostatnie dwa razy. Góra. I powoli opuszczamy. Super. Przyciągamy prawą nogę do klatki piersiowej. Lewą. I uwaga, trzymamy chwilę. I robimy kołysk. Z boku na bok. Teraz same przyjemności nam zostały, rozciągniemy się i myślę, że na pewno Wasze samopoczucie będzie lepsze. Podstawiam jedną nogę i drugą. Uwaga, prawa noga idzie do góry, palce są zadarte, łapiemy się pod kolanem i uwaga, z wydechem delikatnie przyciągamy jeszcze bardziej na siebie naszą nogę. Uwaga, nie robimy nic na siłę, tak żeby nas później nie bolało, tylko oczywiście na miarę swoich możliwości. Uwaga, noga, która jest w górze, przechodzi na kolano nogi przeciwnej, unosimy obie nogi do góry i łapiemy się pod kolanem. I też przyciągamy na siebie. Musimy poczuć, jak rozciąga się nasz pośladek. Powoli odstawiamy nogę jedną, drugą i robimy to samo na drugą stronę. Druga noga do góry, palce zadarte i łapiemy pod kolanem. Super, trzymamy. Sam relaks. Uwaga, przekładamy nogę na kolano i hop do góry. Samo czujemy, jak rozciągać się nasz pośladek. Super. Odstawiamy nogę. Jedną, drugą. Prostujemy nogi. Ręce prostujemy. I jeszcze chwilę się wyciągniemy. Przekręcamy się na bok i powoli unosimy się do góry. Robimy to powoli, żeby nie zakręciło się nam głowa. Super. Prostujemy nogi, bierzemy wdech, ręce do góry i z wydechem pochylamy się w kierunku naszych stóp. Uwaga, możemy trzymać się za nasze łydki, za nasze kostki lub za nasze palce na tyle, ile damy radę. I jeszcze raz góra, wdech. Ok, powoli do góry, bardzo do tyłu. Świetnie. Usiądźmy teraz tak, jak jest Wam wygodnie. W siadzie prostym, może to być siad skrzyżny. Tak, żebyście czuli się swobodnie, wygodnie. Uwaga, prawa ręka idzie do przodu, palce kierujemy do podłogi i uwaga, łapiemy drugą ręką i trzymamy. Super. Powolutku ta ręka idzie na bok i łapiemy się za łokcie. Oddychamy. Super. I powoli zmiana. Druga ręka. Palce do dołu. Mam nadzieję, że się czujecie dobrze. Teraz na pewno już zrelaksowani. I ręka na bok. Barka nisko. Super. Uwaga. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech.
Dziękuję Wam bardzo. Jestem pewna, że poszło Wam super. Mam nadzieję, że jesteście równie zadowoleni jak ja, że będziecie wracać tutaj i będziemy się widywać regularnie. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru i do zobaczenia.